Szczęść Boże, Aniele Beskidów, Team Serce Matki, Marek Zaręba, ksiądz Mateusz Dudkiewicz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zaczęliśmy działać, przemieniać nasze serce. Tydzień upłynął. Mam nadzieję, że to serce udało nam się choć ciut zmienić, przejść od słów, których słuchaliśmy, które przeżywaliśmy, do tego, żeby nie tylko przygotować, ale faktycznie zadziałać tym naszym sercem i sprawić, że będzie gotowe na zjednoczenie, bo dzisiaj o zjednoczeniu rozmawiać będziemy. Przechodzimy do Komunii Świętej, do tego momentu, kiedy stajemy nie tylko twarzą w twarz z Bogiem, ale przyjmujemy Go całym sobą. Zaczniemy tradycyjnie od Magnifikat. Który gotowy? Tak, Magnifikat to Marek, zdecydowanie. Magnifikat dzisiaj wybrzmiewa też z mocą. To wezwanie możesz przypomnieć, bo ja zapomniałem sobie wpisać w notatkach. Strącił władców stronu. Oczywiście, że żartuję, strącił władców stronu. Tak, pokornych. Wywyższył pokornych. No tak, wiemy, że w dzisiejszych czasach toczy się ta walka między tym, co mam, a czego nie mam. Nieustannie świat zapędza się w klucz zmysłowości, no ale trzeba też uważać w tej walce, żebyśmy też w obronie Kościoła nie mieli za sojusznika złego ducha. Zaczął się właśnie bowiem wielki taki wyścig w Kościele, kto potrafi bardziej śledzić grzech u drugiego człowieka. I dzisiaj potrzebujemy takiej refleksji pomiędzy tym, co jest, a co być powinno właśnie, abyśmy potrafili też obronić się przed tym światem w sposób mądry. Dzisiaj mamy wielu władców, wiele tronów, sami stawiamy się na tych tronach. Dzisiaj katolik chciałby być w pierwszym rzędzie w tym teatrze, w tym spektaklu hejtowania, że tak powiem, i tych wewnętrznych, no takich wojen można dzisiaj powiedzieć. A tu Maryja nas zaprasza do tego, aby jednak być pokornym, ponieważ tak naprawdę nasze królestwo jest w naszym sercu i jestem przekonany o tym, że właśnie Eucharystia jest tym pokarmem, który potrafi nam w tym bardzo pomóc. Dzisiejsze czasy są takie, że nie zachęcają do bycia pokornym, do bycia skromnym. Ja pamiętam powiedzenie, które w ustach mojej babci wielokrotnie wybrzmiewało, sieć w kącie, znajdą cię. A dzisiaj siedzenie w kącie jest niepopularne, dzisiaj chcemy być widziani, chcemy być słyszani, chcemy się liczyć. Trzeba wciąż pamiętać o tym, czym jest prawdziwa pokora i do tego też wracać, żeby nie popadać w te dwie skrajności, które ciągle nam gdzieś towarzyszą. Prawdziwa chrześcijańska pokora jest takim życiem prawdziwym i ta prawda nas wyzwala, mówi o tym Jezus, i Maria zaprasza nas na tę drogę właśnie w zjednoczeniu z Chrystusem, czyli w podążaniu za Nim w takim życiu prawdziwym. A jak jest prawdziwe, to właśnie nie trzeba je kolorować, nie trzeba go jakoś na siłę, nie wiem, podkreślać czy gdzieś tam właśnie wywyższać. Były w Biblii takie słowa, prawda, a cóż to jest prawda? Tak. Prawda nas wyzwoli i kiedy tej prawdy nie poznamy i mówimy o wyzwoleniu, o czym przypomina nam Chrystus, będziemy niewolnikami kłamstwa. I dzisiaj żyjemy w takim świecie właśnie, że to królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje na naszych oczach i największe zagrożenie dla Kościoła to jest ta siła niszcząca jego świętość, która tkwi w jego wnętrzu, co widzimy, i w sercach ludzkich przede wszystkim. I ta Eucharystia jako lekarstwo, jako ten pokarm nieśmiertelności, jako tak dietetycznie mówiąc, tak, niektóry wydłuża życie do 120 lat, ale do nieskończoności, jest nam dzisiaj bezsprzecznie bardzo potrzebny, ponieważ tylko ten lek zadziała w 100%. No a dzisiaj będziemy mówili właśnie o tym, dlaczego ten lek nie działa w Kościele też. Ja myślę, że tu Mateusz by nam mógł trochę powiedzieć na ten temat, dlaczego wielu ludzi przyjmuje Eucharystię nawet codziennie, a nie przynosi to owoców, o tym zjednoczeniu, o tym pragnieniu, o którym mówiliśmy wcześniej, ale przechodzimy głębiej, tak? Można powiedzieć, w ten układ trawienny duchowy i tutaj też to nasze serce według teologii świętej Katarzyny Sieneńskiej, jak Stwórca przypomina w pięknym dziele Dialog o Bożej Opatrzności, jest nazwane żołądkiem. To też jest ciekawe, tak? Że ten pokarm wpada do żołądka.
To jest piękna analogia. Kościół jest gospodą, tak? Takie proste ujęcie w ogóle Kościoła. Mi się to podoba, bo to jest znowu to dzieciństwo Boże, którego dzisiaj potrzebujemy, aby tą pokorę odkryć tak naprawdę. Dziecko jest w zasadzie zazwyczaj pokorne, tak? No są oczywiście tam, jak to mówią, niegrzeczne, mówiąc wprost, dzieciaki, które szaleją, ADHD i spółka, ale z drugiej strony no wiemy, że to serce jest ważne i ono musi być przemienione, tak jak poprzednie kroki. Dzisiaj mamy serce, które powinno być wykarmione tą manną z nieba. Jak mówimy o tych różnych pocieszaczach i o pokorze, to właśnie ten element, na który chcemy zwrócić uwagę w tym tygodniu naszych rekolekcji zawierzenia, właśnie serce zjednoczone w Komunii Świętej. My sobie uświadamiamy, że jesteśmy dla Boga tak bardzo ważni, że możemy przyjmować Go w Komunii Świętej. I stąd płynie nasza wartość. To jest prawda o nas samych, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga, że mam tę godność od Chrztu Świętego, że dla Niego jestem tak bardzo ważny, że On stał się barankiem, stał się pokarmem. To mnie ciągle zachwyca a propos właśnie owieczek i dobrego pasterza, że dobry pasterz tak bardzo nas umiłował, że sam stał się barankiem. No, to się nie dzieje w świecie. Normalnie pasterz, baranka, owieczkę na mięso, na skórę i bez żalu. A tu Jezus sam stał się dla nas barankiem, sam stał się pokarmem. Czyli właśnie jak wielką wartość mamy dla Niego, jaką wielką wartością, jaką wielką miłością nas umiłował, że nas przemienił. I w momencie, kiedy właśnie jednoczymy się z Chrystusem w Komunii Świętej, uświadamiamy sobie tę najgłębszą prawdę o tej miłości, która nas wyzwala właśnie, bo prawda właśnie w połączeniu z miłością i z Chrystusem tworzy taką piękną triadę, która nadaje nowej wartości i wtedy nie potrzebujemy jakichś pocieszaczy, właśnie laików, nie potrzebujemy fałszywego albo wydumania, nadumania albo fałszywego zaniżania swojej wartości. Jestem umiłowanym, ukochanym dzieckiem Boga i to jest podstawa tej pokory, na której możemy później budować wszystkie inne sprawy w naszym życiu. To, co Mateusz powiedział, z jednej strony pasterz człowiek, który hoduje po prostu owce i z drugiej strony pasterz Chrystus, który staje się barankiem. To jest kwintesencja, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Pokazania nam, jak można działać, a jak my działamy i jakie są tego skutki. Dokładnie i to jest ta paradoksalna logika Ewangelii, że tracimy, aby zyskać. No ten będzie ocalony, kto będzie miał odwagę stracić. I to jest to serce przemienione. Maryja prowadzi nas właśnie od liturgii słowa do tej liturgii eucharystycznej, która jest i ucztą, i ofiarą. I mówiliśmy w tamtym tygodniu o tym wymiarze ofiarniczym. Dzisiaj, kiedy mówimy o tych obrzędach związanych z Komunią Świętą, akcentujemy ten wymiar uczty. Ja myślę też, że ważnym aspektem jest w kluczu Eucharystii to, że dzisiaj odchodzą te owieczki od stołu, wychodzą z tego pełnego, soczystej trawy pastwiska i chcą skubać byle co, byle jak. Tak dietetycznie mówiąc, dzisiaj też jest kult zdrowego żywienia, dzisiaj ludzie zachwyceni są jedzeniem, pokarm stanowi dzisiaj, no można powiedzieć, no, dla wielu osób potężnego złotego cielca, a tymczasem... No właśnie, bo nie po to, żeby dobrze żyć, tylko po to, żeby być fit. Ale trzeba zacząć od kontekstu, początku tych zagrożeń właśnie, że czasem trudno nam zaprosić Jezusa, odczuwamy bowiem lęk przed tym, że On nam poprzestawia to życie, tak? Ten kult wolności też dzisiaj taki przesadzony w hedonizmie, że ja pragnę doświadczać we wszystkim przyjemności, jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ słowa Jezusa są często słodkie, ale często też bardzo wymagające dla współczesnego, szczególnie człowieka. I trzeba nam kontemplacji takiej uważnej, tak? Jezus bowiem wie, co zrobić jako pasterz, tak? Kiedy już się ta trawa skończy,
no bierze owieczkę na ręce i przenosi ją w inne miejsce, tak? I często też nam się wydaje, że my mamy tylko i wyłącznie w Eucharystii doświadczać tych sytości, słodyczy i upajamy się taką trochę też no, tym kultem New Age, czasem nawet szukamy tego wyłącznie doświadczania przyjemności. A tu chodzi o ofiarę też, o krzyż, o przeżywanie tego w sposób mądry, logiczny. Rozmawialiśmy o tym, wiara i wiedza, tak? Stawiamy znowu to i, żebyśmy też nie pobłądzili jak te owce bez pasterza, co chyba w Izajaszu przeczytamy. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. I tu też można bardzo szybko skręcić niewłaściwą uliczkę i dać się zwieść temu złemu duchowi, ponieważ w moim przekonaniu, obserwując moją drogę eucharystyczną, to jest tak trochę jak w tej pieśni nad pieśniami. Są te opisane takie piękne relacje oblubienicy z oblubieńcem. I co mnie tam uderza właśnie w tym, że spora część tej pieśni mówi o poszukiwaniu, o tęsknocie. Tak? Czy ja mam już ten enzym trawienny, czyli tą tęsknotę za Chrystusem. To jest w moim przekonaniu najważniejsze. A nie tylko przyjść, zjeść jakiś duchowy fast food i wyjść i zapomniałem w ogóle, co ja zjadłem. Tak? To jest niezwykle trudne dzisiaj. I tego potrzebujemy moim zdaniem we współczesnym Kościele Nowym. To jest ta eucharystyczna, jak ja to nazywam, strategia miłości, która polega na tym, że Bóg nawiedza człowieka, wprost dotyka i budzi w nas pragnienie i nagle odchodzi, tak jak w tej Ewangelii o Emaus, tak? I nagle zniknął im z oczu, tak? I musimy być na to przygotowani, czyli trwać z ufnością spotkania. Ja się nauczyłem nieustannie trwać z ufnością spotkania. I co najważniejsze, w dzisiejszych czasach, żeby wejść w tą strukturę pokory właściwej, takiej dobrze zrozumianej, to ja nie muszę z tą fałszywą pokorą wychodzić gdzieś w ten świat medialny. Wręcz przeciwnie, Eucharystia daje mi tą piękną przestrzeń, kiedy mogę otulić Chrystusa moim milczeniem. Kiedy wiem, że Kościół się zwalcza, hejtuje przede wszystkim przez słowa. No wiem, że człowiek staje się słowem, którego słucha. Więc jeżeli jest coraz więcej fałszu, zakłamania w Kościele, no to tym bardziej Chrystus może przemienić to wszystko, bo On jest dawcą wszelkiej łaski. Więc ja, otulając Go milczeniem, tak naprawdę mogę naprawdę kosztować z tego pokarmu więcej niż wylewając ten potok słów i zatruwając Jego boskie serce też, no lubię, nie lubię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taki festiwal no, próżnych słów. Marek dzisiaj jest mocno krytyczny, nie? Ale bardzo dobrze. Tutaj wracamy do problemu, o którym wielokrotnie i my rozmawialiśmy i w innych rozmowach w Aniele Beskidów się przewijał, braku umiejętności słuchania. My jesteśmy nastawieni na gadanie, na wylewanie słów, nieważne czy mają wartość, czy nie mają wartości, byle więcej, byle głośniej, byle do szerszego grona, no właśnie, niesłuchających mamy nadzieję dotarły, a właściwie nikt nie słucha, wszyscy gadają. I a propos tego, bo Marek tutaj dotknął tego problemu takiego owocnego, byśmy powiedzieli tym językiem liturgicznym, owocnego i świadomego przyjmowania Komunii Świętej, to właśnie ważny ten wymiar milczenia właśnie po przyjęciu Komunii Świętej, żeby sobie uświadomić, co się wydarzyło. O tym będziemy mówić, myślę, sporo w następnym naszym spotkaniu. Natomiast ja się jeszcze chciałam zatrzymać na samej Komunii. Myśmy już trochę o problemie przyjmowania Komunii Świętej w pandemii rozmawiali w jednym z pierwszych naszych spotkań, ale mnie niesamowicie uderzyły słowa jednego z księży, który stwierdził, że pandemia pokazała, że mamy nie tylko ludzi wierzących, ale nie praktykujących, ale praktykujących, a nie wierzących. Tu Marek powiedział, że niektórzy przyjmują codziennie komunię, ale jakoś się to na życie nie przekłada, a niektórzy z formy przyjmowania komunii zrobili bożka ważniejszego od samego spotkania z Bogiem. Musimy tą próbę przetrwać, bo ona jest najważniejsza, moim zdaniem, przełomowa wręcz w Kościele, który pozostanie po tym całym pandemicznym świecie, po tym całej historii, która jest dosyć mocna, dotyka całą ludzkość globalnie. Kościół musi w tej chwili, no, w moim przekonaniu, tą próbę we właściwy sposób przeżyć. Tak? I tu też chodzi o
tą walkę między wiernym a kapłanem, tak? Bo wiele jest zarzutów do kapłanów, tak? Którzy są nieodważni, nie potrafią i tak dalej, i tak dalej. A my nie możemy tracić zaufania do medycyny, kiedy nasz lekarz się przeziębił, tak? Nawet kiedy ten kapłan ma jakiś problem wewnętrzny, bo też go dotyka stres. Ja znam wielu kapłanów, którym się teraz opiekuję, którzy bardzo ciężko przechorowali ten wirus, tak? I to jest trudna walka, tak? Pozamykanie gdzieś w swoich pokoikach, to tu, to tam. Nie jest to łatwe, a tu trzeba posługiwać w kościele, który jest w ogromnej potrzebie, można powiedzieć, na sygnałach cały czas. Eucharystia jest teraz tym symbolem najważniejszym w naszym kościele, który potrzebuje też tego oczyszczenia. No ja znowu będę tym dietetycznym językiem dotykał, że to jest lekarstwo, a lekarstwo działa, kiedy się je zażywa, ale też we właściwy sposób, tak? Bo można zażywać według recepty w odpowiednich okresach, ale jak już przestanę zażywać, a nie daj Boże, no tak jak mówię, no będę to po prostu niewłaściwie dawkował i z tego się zrobi taki sos kościelny, niesmaczny, no to znowu tak naprawdę nie odrobimy tej najważniejszej lekcji. I to jest takie piękne wezwanie w piątek właśnie, ucieczko grzesznych, tak? Uciekajmy się właśnie do Maryi, do niewiasty Eucharystii, bo nikt tak pięknie jak ona nie potrafi o Eucharystii się wyrazić, tak? Nikt tak pięknie nie przemieni. To jest to kobiece serce, czułe. My w tej pandemii potrzebujemy miłosierdzia, bo jesteśmy poranieni, tracimy pracę, mamy problemy z dziećmi, dzieci w domach, niegrzeczne. No i faktycznie Bóg widzi te wszystkie sytuacje, ale ponieważ to dopuszcza, to znaczy, że z tego może wyprowadzić większe dobro, szczególnie też dla Kościoła i dla zbawienia wielu ludzi. I powinniśmy właśnie też spojrzeć w czwartek poprzedzające piękne wezwanie, uzdrowienie chorych, tak? W tym tygodniu szczególnie zachęcam Państwa do tego, aby też oddawać swoje słabości, aby Bóg przez Eucharystię, nawet jak możemy przyjmować wyłącznie w tą komunią duchową, żeby obserwować, czy w nas zachodzi jakiś proces uzdrowienia, czy nasze serce jest czulsze, spokojniejsze, czy potrafię właśnie te komentarze zachować w sobie, które chciałbym dodać w internecie. To są te weryfikacyjne punkty w działaniu Eucharystii według mnie. Jeszcze chciałbym się odnieść do tego, bo to jeżeli chodzi o pandemię i przyjmowanie Komunii Świętej, to pełna zgoda, że rzeczywiście pandemia odsłoniła pewne słabości i rzeczywiście dla niektórych forma przyjmowania Komunii Świętej stała się jakąś rzeczą nadrzędną i to powodowało różne niesnaski, niezrozumienie i tak dalej. Myślę, że z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej, bo przecież właśnie a propos wiedzy i wiary, wiele żeśmy też na ten temat mówili, zalecenie księdza biskupa, stanowisko episkopatu jest tutaj bardzo jasne i myślę, że ten proces racjonalizacji postępuje wśród wiernych. I tutaj pełna zgoda, że mieliśmy do czynienia z czymś takim. Natomiast nie do końca mogę się zgodzić z tym, że w czasie pandemii mamy tych takich praktykujących, a nie wierzących. Raczej moje doświadczenie jest takie z naszego bielskiego Sacré-Cœur, że ci, którzy są na Eucharystii w tygodniu, że codziennie przyjmują Komunię Świętą, to tak łatwo bym nie powiedział, że to się nie przekłada na ich życie. Ja podziwiam ich nieraz, no to graniczy z heroizmem, że przed pracą 6:15 oni są, dbają o to i tak łatwo nie wpuszczałbym ich w taki narożnik, że codziennie przyjmują Komunię Świętą, a nie wiedzą co robią. Wydaje mi się, że pandemia bardziej odsłoniła słabość tych, którzy nie do końca wiedzieli, czym jest Eucharystia, i bardzo łatwo korzystają na przykład z dyspensy, że mogliby przyjść do kościoła, mogliby przyjść na Eucharystię, no ale jest dyspensa, no to komunia duchowa i wystarczy. A oczywiście jakby szanując tych wszystkich, którzy korzystają z dyspensy z powodów, które są jakby oczywiste. Natomiast mam na myśli bardziej takie osoby, które powiedzmy od poniedziałku do piątku jadą do pracy, nie mają problemu, żeby iść na zakupy, korzystać ze stacji benzynowej, ale do kościoła nie, bo jest dyspensa. To myślę, to odsłoniło właśnie taki mechanizm, no nie do końca może wierzących w to, że spotkanie eucharystyczne jest doświadczeniem żywego Boga, właśnie żywym spotkaniem z Chrystusem, który stał się barankiem dla zbawienia naszego, bo to nie przychodzimy tam po chipsy, tylko przychodzimy po zbawienie. I a propos tego słowa, które kształtuje i tego słowa, które wypowiadamy za dużo, to skojarzyło mi się to, co powiedział jeden z ateistycznych
filozofów, to chyba mówiliśmy sobie przy okazji dwóch serc, że człowiek jest tym, co je. To chyba Schopenhauer albo Feuerbach, nie wiem teraz już, ale no, chciał tak zaznaczyć ten materialistyczny wymiar człowieka. No po prostu no, jemy to, co jemy. Hipokrates jak gdyby też wypowiedział te znamienne słowa. I tak patrząc na ten aspekt właśnie, nigdy nie naprawimy tego, co stracimy, nie korzystając z tej szansy uczestnictwa w Eucharystii. Bo tej samej drogi już nie przejdziemy w życiu. Tak? Już się nie cofniemy jeszcze raz, szczególnie kiedy staniemy u progu przechodzenia do wymiaru wiecznego i wtedy te panny roztropne będą się cieszyć, tak? Te panny głupie, no można powiedzieć wprost, nie wrócą już, bo nie będzie jak wrócić tą drogą. I też to jest dzisiaj, całkiem niedawno była ta Ewangelia, która mnie osobiście bardzo dotknęła. Nie chodzi o jakiś wyścig szczurów, tak? Kto więcej Eucharystii przyjmie, bo tu znowu chodzi o serce człowieka. I nasze życie rozstrzyga się w naszym wnętrzu. Tak naprawdę wszelka płodność człowieka pochodzi z życia wewnętrznego, o czym Chrystus nam przypomina nieustannie, wskazując na serce, które też jest źródłem grzechu przede wszystkim. Tak, wszelkie złe myśli z serca pochodzą. I te jego słowa są oknem, przez które możemy zobaczyć świat ducha, naszego ducha. Każdy człowiek staje się właśnie słowem, którego słucha, więc karmienie się nieustannie w internecie wprowadza też nas trochę w takie obżarstwo duchowe. Ja obserwuję też taki trend. Ludzie wysyłają mi tysiące linków, obrazów, filmików. No sam nagrywam te rzeczy, ale staram się też, aby prowadzić ludzi do tej prawdy, tak? Żeby nie przekarmić tym gadulstwem, psychologią uwodzenia, tylko faktycznie, tak jak Mateusz, to mi się u niego bardzo podoba, on stawia konkretne fakty, tak? Takie teologiczne fakty. Te prawdy są trudne czasem, ale z drugiej strony one są bezsprzecznie konieczne, bo bez tego nie odnajdziemy prawdy. Tak? Będziemy znowu w tym sosie psychologicznego uwodzenia, przekonani, że idziemy we właściwą drogą, a tak naprawdę najemy się tym internetem, a zostaniemy bez Eucharystii. A tu chodzi o coś więcej. Dlatego Jezus przypomina nam, że prawdziwa miłość to właśnie no, jest pomoc w drodze też do zbawienia i świętości nie tylko nam, ale naszym najbliższym. Ja w sercu przynoszę Chrystusa do domu, muszę mieć tą świadomość. Tak? Dzisiaj najgorszym problemem jest też uleganiu takiemu złudzeniu, że kochać to być blisko, obdarowywać sobą rzeczami materialnymi, odciążać w trudzie codziennym i tylko sobie schlebiać, tak? Klepać się, pomagać. To jest ważne. Ale tak naprawdę no, musimy pojmować, że prawdziwa miłość to bogactwo duchowe, wieczne. I wszyscy tego dzisiaj strasznie potrzebujemy. To jest droga wyrzeczeń, modlitwy, ofiary w codzienności. Ten balans jest ważny, tak? Abyśmy się nie zdali zwieść w taki hedonistyczny stół eucharystyczny, że to będzie tylko przyjemne i kiedy mi się podoba, kiedy ja będę miał czas, o to trzeba zabiegać. To jest bardzo ważne. To jest jak ten skarb, którym ja muszę planować Eucharystię. I od 10 lat jestem niemal codziennie na Eucharystii, tak? Niektórzy mówią, o, mohyrowy beret, tak, kółko różańcowe, ale z drugiej strony mi to kompletnie nie przeszkadza, bo ja w moim sercu mam pokój i zamiast oceniać tych ludzi, ja chętnie się za nich modlę i jestem tym mistycznym szafarzem. Idę na Eucharystię zazwyczaj nie w swoich sprawach, bardzo rzadko się modlę o swoje sprawy. Szczególnie kiedy zawierzyłem moje życie Maryi wiele lat temu, to modlę się głównie w jej intencjach. Ponieważ wiem, że matka kocha tak dziecko, że jest w stanie życie za nie oddać. Stąd jeżeli ja załatwiam sprawy Maryi, no to ona zajmie się wszystkimi moimi. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ Maryja wie, o co prosić. Maryja wie, o co prosić. Nawet jak coś jest trudne. Miłości bezinteresownej padło. Tak, coś, co przychodzi do mnie, to jest ta wymiana miłości. Włosi pięknie to nazywają Gioco dell'amore, tak? Czyli język miłości też. I to właśnie Eucharystia przemienia nasze serca do tego, abyśmy potrafili stawać się tym mistycznym szafarzem, żebyśmy też potrafili właśnie no, właściwie stanąć w prawdzie też o dzisiejszych potrzebach świata. Ileż ludzi dzisiaj umiera w grzechach ciężkich, gdyby media zaczęły pokazywać codziennie statystyki ludzi, którzy umierają w grzechach ciężkich, bez łaski uświęcającej, to ludzie by klękali przed kościołami, wyskakiwaliby z samochodu. Tak? Ale Bóg nie chce znowu przymusić w strachu człowieka do zbawienia. To jest zaproszenie i tak już będzie do końca.
ale ta obietnica najbardziej mi pociąga. Co by nie było z tym Kościołem, Kościół zawsze zostanie święty, ponieważ jest Jezus obecny w Eucharystii. Jakby wszyscy kapłani wierni byli do góry nogami, Jezus zawsze uświęci ten Kościół przez swoją obecność. I to jest ta wiara, która nie zabiera mi tej radości, że choćby było nie wiadomo co, my przetrwamy. Muszę sprostować swoją wcześniejszą wypowiedź. Marek jest nie tylko bardzo krytyczny dzisiaj, ale mocno nakręcony. No ale jak mamy mówić o miłości, tej miłości eucharystycznej, miłości Bożej, naszej do Boga, bo Bożej do nas to w ogóle nie podlega dyskusji, skoro my nie radzimy sobie z miłością naszą ziemską, ludzką, nie potrafimy tak naprawdę kochać naszych najbliższych, mamy problemy z naszymi rodzinami, małżeństwami, z dziećmi, z wielopokoleniowością, z umiejętnością funkcjonowania w najbliższym otoczeniu sąsiadów, znajomych. Nam się to wszystko sypie. Prościej wymienić na nowszy model, prościej zerwać kontakty, prościej nie odzywać się niż pracować. Jako ten, który pracuje 10 rok już w ośrodku socjoterapii, to chcę powiedzieć, że zasada jest bardzo prosta. Bici biją. Niekochani nie kochają. I trzeba to odwrócić. Jeżeli mamy się nauczyć miłości ludzkiej, tej miłości między nami, to musimy czerpać ze wzoru. I Jezus po to przyszedł na świat, żeby nas na nowo nauczyć tej miłości, na nowo nauczyć nas patrzenia na siebie nawzajem, na świat otaczający, na Boga. I Marek dużo mówił właśnie o tych mistycznych rzeczach, takich duchowych. A ja chciałbym się skupić i położyć akcent na tej takiej wielkiej konkretności i realności właśnie Eucharystii, bo to też łatwo jest powiedzieć, no uczmy się od Chrystusa miłości, nie? No ale co konkretnie? I właśnie to w Eucharystii doskonale widać. Powiedziałem o tych słowach, że człowiek jest tym, co je. To właśnie w Komunii Świętej doświadczamy tych jakże błogosławionych słów ateistycznego filozofa. Że człowiek staje się tym, co je. Czyli jeżeli my spożywamy Najświętsze Ciało Jezusa Chrystusa, przyjmujemy Chrystusa, to stajemy się Nim. I to jest jakby ideał chrześcijańskiej drogi, naszego dążenia do świętości. Mamy stać się drugim Chrystusem. I mamy też w drugim człowieku widzieć Chrystusa. I w tym sensie chcemy na nowo poprzez te rekolekcje odkrywać właśnie skarb Eucharystii, że my przychodzimy na mszę świętą po to, żeby zaczerpnąć tego wzoru, żeby się nauczyć na nowo właśnie kochać. I oprócz tych problemów, które mówiliśmy do tej pory, to myślę, że jeżeli chodzi o nasze przeżywanie Eucharystii, nie tylko w Kościele w Polsce, ale i na całym świecie, chociaż tych statystyk ze świata nie znam, ale te polskie znamy, to problem jest właśnie inny. W ubiegłym tygodniu Marek zaprosił mnie na pyszną jagnięcinę po prowansalsku. Jak gospodarz zaprasza swoich gości, to on się cieszy wtedy, kiedy oni jedzą. W momencie, kiedy gdybym przyszedł do niego i w ogóle powiedział, no ja tylko szklaneczkę wody będę sobie pił i tyle, no to byłoby mu przykro i by sobie myślał, co jest nie tak, no coś nie tak jest z moimi daniami, czy coś jest nie tak z tym człowiekiem. Przychodzimy na Eucharystię, która jest ucztą ofiarną, czyli ofiara się dokonuje, ale jest uczta. Potem Jezus mówi, bierzcie i jedzcie. Ciało zostało wydane. Na Golgocie się już to dokonało. W Eucharystii przeżywamy to na nowo, się ta ofiara uobecnia w sposób bezkrwawy, ale mówi, bierzcie i jedzcie. A do Komunii Świętej przystępuje w zależności od regionu w Polsce od 10 do 30 kilku procent uczestniczących we mszy świętej. I to jest problem, że my przychodzimy na ucztę, a nie spożywamy. I co jest nie tak? Pokarm jest, więc nie tak jest coś z tymi gośćmi. Jeżeli idziemy grupą do pizzerii, no to idziemy po to, żeby jeść pizzę. Jeżeli idziemy do kościoła, no to idziemy po to, by pożywać ciało pańskie. Mądrość stół zastawiła obficie, śpiewamy w pieśni. A 80% ludzi z kościoła wychodzi bez tego najważniejszego spotkania. Ostatnio Marek mówił o tym, że liturgia słowa jest grą wstępną do tego, co się będzie działo. To właśnie komunia jest tym miłosnym zjednoczeniem, tym spełnieniem. A ludzie wychodzą, przychodzą, popatrzą, wychodzą. Ja nie mówię teraz o tych, oczywiście jest w tej statystyce
Oczywiście z całym szacunkiem dla każdego przypadku i każdej osoby, która przeżywa dramat, no, jakaś sprawa tam kilku procent tych, którzy chcieliby bardzo przyjąć Komunię Świętą, a nie mogą z różnych względów, ale mówimy o tych, którzy mogą, a nie chcą. To jest problem. Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której już zapominamy, a ja ciągle się z nią spotykam, że jeszcze ludzie niewiele starsi, ale trochę starsi od nas byli przyzwyczajeni do tego, że po spowiedzi raz można iść do komunii, bo potem to już na pewno nagrzeszyłem i no trudno iść co tydzień, bo co ksiądz o mnie pomyśli, jak ja co tydzień będę do tej komunii przed każdą niedzielną mszą świętą, a już codziennie, no to jak to zrobić? Jest taki sposób myślenia, gdzieś ktoś go niestety zapoczątkował i nie jest w stanie zmienić. I po to są właśnie rekolekcje, żeby się nawrócić z tego błędnego myślenia, że Eucharystia to jest spotkanie z żywym Bogiem, uczta ofiarna, uczta jest po to, żeby spożywać. Kto godny, niechaj przystąpi. I teraz godny, nigdy nie jesteśmy godni do tego, nie bylibyśmy godni. Ale to Chrystus nas do tego uzdalnia, nas zaprasza, Maryja nam pomaga przyjąć Komunię Świętą. Najpiękniej jak się da, mnie się podoba to, co Marek mówi właśnie, że przed przyjęciem Komunii Świętej prosi Maryję, by to ona w nim przyjmowała tę Komunię Świętą. Natomiast no, trzeba nam stale powtarzać i powracać do tego, o czym mówiliśmy sobie w naszym drugim podcaście a propos obrzędów wstępnych, że to jest ten czas, w którym jesteśmy jakby w przedpokoju. Kiedy wchodziłem do mieszkania Marka, przeglądałem się w lustrze, czy dobrze wyglądam, czy po drodze jakiś gołąb na przykład nie zrobił czegoś na mojej kurtce. No jeżeli by się okazało, że oberwałem gdzieś po drodze albo wdepnąłem ja, no to wiadomo, że muszę sobie wyczyścić te buty czy te kurtkę i dopiero potem idę na salon. I po to są te obrzędy wstępne, że widzę, aha, no to mam tutaj coś, no to dobra, to przetrę. To jeżeli mam grzechy lekkie, akt pokutny gładzi nam te grzechy i rozpoczynamy, właśnie przechodzimy do uczty ofiarnej. Jeżeli mam grzech ciężki, czyli mocno wdepnąłem, no to przed mszą świętą korzystam ze spowiedzi świętej. I trzeba nam do tego wracać, no, no nie ma statystyk takich, ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś właśnie, że jest sporo ludzi też w Kościele takich, którzy mogliby przystąpić do Komunii Świętej, a nie mają do końca świadomości tego, że oni nie mają grzechów ciężkich, że to są grzechy lekkie. Ale jest też niestety spora grupa takich, którzy, jak to mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, są jak żaby. Że po prostu normalnym środowiskiem moim to jest środowisko takiego błotka, a żaba od czasu do czasu wyskoczy, zobaczy jak to wygląda. Czyli na Boże Narodzenie, na Wielkanoc sobie wyskoczę z tego błotka mojego grzechowego, z moich przyzwyczajeń, właśnie z życia w grzechu ciężkim i zaczerpnę, przyjmę Komunię Świętą raz, dwa, naszczepana ostro, śmingus, dingus, lany poniedziałek i już potem no do następnych świąt. Nie ma w nas, wydaje mi się, też takiego pragnienia, żeby stale być w rytmie łaski, żeby stale być w grze. Za łatwo, myślę, część ludzi się poddaje, że upadłem, no to dobra, nie zależy mi do końca właśnie. Czy to wynika z tego, że nie mam świadomości tego, jak wielkim skarbem jest Eucharystia? Czy to wynika z lenistwa duchowego, czy z jakiegoś takiego wygodnictwa, no bo fajnie w tym błotku ostatecznie, no tak wszyscy robią, tak żyjemy, no i nie chce mi się. Trudno tutaj wyrokować, to jest tajemnica serca każdego człowieka, ale trzeba podkreślać wciąż na nowo i uświadamiać sobie tę prawdę, że Jezus chce przychodzić do nas i tę podstawową też prawdę teologiczną, że Chrystus odkupił Cię bez Ciebie. Natomiast nie zbawi Cię bez Ciebie, potrzebuje Twojej decyzji, więc jakby ofiara się dokonuje, odkupienie się dokonało, ale od Ciebie zależy, czy podejdziesz, uklękniesz, czy przyjmiesz ciało Pańskie, czy będziesz chciał mieć serce zjednoczone właśnie z dobrym pasterzem, który stał się barankiem. Proszę Państwa, na koniec jeszcze zajrzyjmy w wezwania. Marek o dwóch powiedział, ale wcześniejsze są z tych, które ja uwielbiam, nieoczywistych. Wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arkoprzymierza, bramo niebieska i gwiazdo zaranna. Pełen obraz możliwości, pełen wachlarz możliwości. Dla ludzi z wyobraźnią coś niesamowitego. Tu już nie trzeba nawet teologicznej podbudowy, jeśli odrobinę wyobraźni do tego dołożymy.
Ja myślę, że jesteśmy w centrum naszych rekolekcji kulminacyjnym, ponieważ jak spojrzymy na plakat, to właśnie wybrzmiewa Brama Niebieska. Taki był zamysł tego plakatu, bo wiedzieliśmy o tym wezwaniu. I stoimy w tej chwili z Maryją przed progiem naszej decyzji, jak przejść przez tą bramę. Tak? Nasza przyszłość, pamiętajmy, nie jest zapisana w gwiazdach. Tak? Chrześcijanie żyją w stanie nieustannego czuwania, gotowi na dzień ostateczny, kiedy Chrystus znowu przyjdzie. I Eucharystia jest tym najpełniejszym symbolem tego, że to się stanie. Tak? Że Bóg przychodzi codziennie do tego stołu i mówi, przyjdę też po ciebie pewnego dnia i cię będę przeprowadzał przez tą ciasną bramę. I to jest ta obietnica, która mnie też bardzo fascynuje, że Chrystus zawsze dotrzymuje słowa, czyli będę z wami aż do skończenia świata. Maryja jest też tą, którą daje nam szczególnie w tych czasach trudnych, zamętu, tych walk. Moim zdaniem to będzie proces, który jeszcze trochę na pewno potrwa, tych wewnętrznych turbulencji, ale ten lot może być spokojniejszy, kiedy ten poziom lęku się obniża i Eucharystia obniża poziom lęku, ponieważ mamy tą sytość w Bogu i niczego też nam w zasadzie w dzisiejszym świecie nie braknie od strony materialnej, wręcz jest przesyt kosmiczny i marnotrawstwo, ale pamiętajmy, abyśmy nie marnotrawili tego czasu, który możemy spędzić z Bogiem i to żywym Bogiem. I to jest tak najważniejsze, żeby prosić Maryję o ten dar, kiedy nie potrafimy odnaleźć siebie w tym momencie, żeby też w tygodniu przychodzić na Eucharystię, tak? Czy też nauczyć się duchowego zjednoczenia z Chrystusem, chociażby w modlitwie różańcowej. Ja tak kończąc też nauczyłem się pięknie przeżywać. W każdej tajemnicy części jest jakiś taki moment, kiedy możemy zaprosić Jezusa do naszego serca, tak? W części radosnej, kiedy są narodziny Pana Jezusa. W części światła wiemy, że tam jest ustanowienie Eucharystii, więc to nie stanowi problemu. W bolesnej, kiedy właśnie Jezus umiera na krzyżu, tam stoi Maryja i właśnie przez serce Matki przyjmuje z krzyża to ciało i krew Chrystusa, to miłosierdzie. Można powiedzieć, że to jest symfonia miłosierdzia, która wypływa z serca Pana, a nasza dusza jest symfoniczna, jak mówi święta Hildegarda z Bingen, czyli my potrzebujemy w to milczenie paradoksalnie wsłuchać się, z którego wypływa właśnie ten rajski dźwięk, który zaprasza nas do zmartwychwstania, czyli do tego pełnego zjednoczenia z Chrystusem. I tak bym chciał to dzisiaj zakończyć. Marek mówi o tych różnych problemach współczesności i jednym z nich tak na koniec jest to, że jesteśmy tam jakoś podzieleni, że nie potrafimy się zbyt pięknie różnić albo potrafimy się bardzo brzydko różnić. I właśnie ten moment Eucharystii bardzo podkreśla naszą jedność, bo zanim my przyjmiemy Komunię Świętą, to w ramach tych obrzędów Komunii Świętej jest modlitwa pańska, która jest zakończona tym wezwaniem, ale na zbaw ode złego, ale później jest obrzęd pokoju, czyli my sobie musimy przekazać znak pokoju. Oby świadomie. Świadomie, ale też z takim nastawieniem, że jesteśmy dziećmi jednego Boga i będziemy przyjmować tego samego Chrystusa. Ten Chrystus jest łamany, bo później jest obrzęd łamania chleba i dopiero później Komunia Święta. Czyli właśnie świadomie starajmy się też w tych najbliższych dniach, kiedy będziemy na Eucharystii, spojrzeć na tego drugiego człowieka dobrze. No, być może on słucha tego ojca dominikanina, nie tego, którego my. To nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, co mówi Słowo Boże. Najistotniejsze jest to, gdzie prawda leży. A Maryja wskazuje, to jest Jezus Chrystus. On jest naszą jednością. Jeżeli mamy różne jakieś poglądy, różne rozumienie tej rzeczywistości, która jest, być może nasz brat, nasza siostra się myli, nie do końca rozróżnia kolory czy jakieś inne rzeczy. To może ja się mylę, bo może, to też jest ważne, żeby umieć się nad tym zastanowić. Oczywiście. Ale spojrzeć z takim miłosierdziem, że nawet jeżeli ktoś a propos tych różnych takich, no momentami herezję głosi, bo to za chwilę będzie moment przyjęcia Komunii Świętej, żeby spojrzeć na tego, który inną formę wybierze, bo są dwie dozwolone. Ale z takim nastawieniem będziemy przyjmować jedno ciało pańskie.
będziemy przyjmować, stanowimy też, bo ten obrzęd łamania chleba odnosi się do tego obrazu Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa, to On jest głową, czyli jesteśmy braćmi, siostrami, spójrzmy na siebie z większym miłosierdziem, z większą łagodnością. A propos też wieży z kości słoniowej i tego momentu Komunii Świętej, to wyczytałem, wiedząc, że Miriam zapyta o te najdziwniejsze wezwania, że we wczesnym chrześcijaństwie robiono takie małe jakby tabernakula czy puszki właśnie w formie wieży i z kości słoniowej. I symbolika właśnie bardzo maryjna. Maryja jako ta, która nosiła w sobie Chrystusa. I to jest ta, która uczy nas przyjmowania Komunii Świętej. Proszę Państwa, musimy kończyć. Wiem, Marek łapie oddech, jeszcze żeby kolejne słowo, które słowo. Gdzieś mi będzie ciążyć, jeżeli tego nie powiem. Właśnie chodzi o to uzdrowienie tego serca, byśmy byli uzdrowieni. Często właśnie w tym kontekście, co Mateusz pięknie mówi, nie potrafimy u bliźniego ścierpieć tych właśnie grzechów, do których sami mamy szczególną skłonność. I o tym trzeba pamiętać. Czy ja postępuję w drodze? Ja jestem praktykiem, dietetykiem, więc ja obserwuję, czy faktycznie pacjent idzie ku zdrowiu. Tak? I to jest ta droga, którą musimy właśnie przejść i weryfikować, czy postępujemy w drodze. Myślałem, że powiesz o niebie w gębie na sam koniec, a propos komunii. Dobrze, już bez nieba w gębie, zostańmy w drodze. I mam nadzieję na kolejne spotkanie w drodze już za tydzień. Ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaręba. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. Dziękujemy Miriam, która nas tutaj mocno mobilizuje i sekunduje.